Cześć. Witam. Prasowane sześciany ciemnoczerwonych i żółtych suszonych melonów kusiły słodkim aromatem. Jak złoża półszlachetnych kamieni lśniły rzędy suszonych owoców. Czarne, bursztynowe, czerwone rodzynki, przyćmione złoto moreli, antracytowe sztabki śliwek, a błyszczące pomarańczowe pięści wczesnej hurmy, a góry granatów ciemnoczerwonych z malutką, suchą koronką po środku, z których jeden był obowiązkowo rozłupany. Spod mlecznej błony wyglądały jak kropelki krwi przywarte do siebie ziarenka, a bladożółte łyse pigwy ze skrawkami zamszu na twardych jak kamień bokach, a ciężkie wilgotne cegły chałwy złocistej, sezamowej, makowej w kolorze ochry morelowej i Bóg jeden wie, jakiej tam jeszcze. Czy już Wam popłynęła ślinka podczas słuchania tego opisu? A jest to opis, był to opis bazaru w Taszkencie, czyli w Uzbekistanie. Zawarty w tej książce, którą polecam i którą kiedyś omawiałam, Dina Rubina po słonecznej stronie ulicy. Jest to powrót do Taszkentu zapamiętanego z dzieciństwa autorki, która mieszka w Izraelu, ale urodziła się w Taszkencie. Dlaczego ten cytat? Bo wyruszacie na różne wojaże wakacyjne i tam będziecie poznawać wiele smaków, na pewno smakować jakąś regionalną kuchnię, czy będzie to w Polsce, za granicą, czy gdziekolwiek. Warto takiej kuchni spróbować. Taszkent leży w Azji, a więc dosyć daleko od nas, a na przykład do takiego Międzyrzecza Azja przybyła, bo mamy tak, kilka kebabowni, kilka tego tam pizzerii, mamy kuchnię chińsko-wietnamską, a nawet mamy bar sushi, a więc Międzyrzecz stał się międzynarodowy pod względem smakowym. Niemniej jednak opis tego bazaru jest wspaniały i książkę Diny Rubiny po słonecznej stronie ulicy polecam. A teraz Norwegia i to jeszcze XIX wieku. No cóż może być smacznego w Norwegii? Oczywiście nic, bo kuchnia norweska opiera się tam na tych surowych rybach i nie wiadomo co. Ale inaczej jest, kiedy do Norwegii, a zwłaszcza do małego miasteczka leżącego Hen na północy Norwegii, przybywa uciekinierka z Francji. Uciekinierka ma na imię Babette, a w Paryżu kierowała jedną z najsławniejszych restauracji. I taką konfrontację kuchni norweskiej i kuchni francuskiej mamy w mojej ukochanej książce Karen Blixen pod tytułem Uczta Babette. W Norwegii, bardzo odległym terenie, mieszka wspólnota religijna założona przez pewnego pastora. Niestety ta wspólnota podupada i na nic się mają wysiłki dwóch jego córek, żeby tę wspólnotę uratować. Kwitną właśnie kłótnie ale ich służąca Babette, która przybyła nie wiadomo skąd, urządza ucztę. Podczas tej uczty goście spożywają najwspanialsze posiłki. Mnie przede wszystkim zaintrygowały przepiórki w sarkofagach. A że jest przecudny film pod tym samym tytułem, czyli Uczta Babette, możecie ten film obejrzeć, tam przekonacie się, co to są przepiórki w sarkofagach, jakie smaki wyczarowała Babette za całą swoją wygraną z loterii francuskiej. I te smaki, ta cała uczta spowodowała, że ta wspólnota się pogodziła, że ludzie stali się dla siebie życzliwi. A więc co znaczy dobre jedzenie? Francuzi wiedzą o tym jak nikt, bo przecież ich kraj jest kwintesencją i symbolem wspaniałego, dobrego jedzenia i tysięcy smaków. Teraz przenosimy się do Meksyku. Tę książkę omawiała Zuzanna na swoim kanale Biblioteka z Kotem. Książka nosi tytuł Przepiórki w płatkach róży. Jest to romans Tity i Pedra, ale Tita wspaniale gotowała. Dlatego
Gdybyście chcieli przyrządzić te przepiórki na płatkach róży, to podaję Wam składniki. 12 róż, najlepiej czerwonych, 12 kasztanów, 2 łyżeczki masła, 2 łyżeczki mączki kurdzianej, 2 sople esencji różanej, 2 łyżki anyszku, 2 łyżeczki miodu i 2 główki czosnku i 6 przepiórek. Ajajajajajaj! Już, jak już powiedziałam, ślinka leci, chociaż mnie róże nie przekonują, ten zapach mnie nie przekonuje, a nawet konfitura różana w pączkach to nie jest moja bajka. Natomiast to, cała ta potrawa może być przesmakowita, więc przepiórki w płatkach róży Laura Esquivel. Powiedziałam przed chwilą, że Francja. Francja, kwintesencja francuskiego smaku, francuskiej kuchni. A któż mógłby znać ją lepiej jak nie sam Francuz? I oto Emil Zola, naturalista, XIX wiek i książka pod tytułem Brzuch Paryża. Gdzieś tam usłyszałam o tej książce i usłyszałam, o czym ona jest. A ona jest o halach targowych w Paryżu. O halach, w których to sprzedawano miliony produkty najświeższe, po prostu każda kucharka i pani domu ciągnęła do hal, a komisarz Maigret spożywał tam najlepszą w Paryżu zupę cebulową. Hale targowe w Paryżu powstały już w XII wieku. Były wielokrotnie przebudowywane. Jest to cały kwartał tego miasta i zostały zburzone w 1971 roku i podobno teraz są odbudowywane. Jeżeli ktoś był w Paryżu i wie, widział, to proszę, żeby dał znać. Brzuch Paryża, tak oto metaforycznie nazywa halę Emil Zola. Ja sobie wyobraziłam, że Paryż to jest Gargantua, a wszystko, co znajdowało się w halach paryskich, ten Gargantua pochłania i jest ciągle niezaspokojony, jego głód jest powszechny. Hale Paryża poznajemy z perspektywy niejakiego Florentyna, uciekiniera z galer, ponieważ hale targowe to nie były tylko stoiska i do domu wszyscy szli, nie. To był, jak powiedziałam, kwarta Paryża, w którym toczyło się życie i w dzień, i w nocy. Tam wybuchały, tam miały miejsce wielkie choroby, jak cholera z połowy XIX wieku. Tam działały gangi, tam budowano barykady. No po prostu życie toczyło się 24 godziny na dobę. Ale nas interesuje przede wszystkim jedzenie i przede wszystkim smaki. Otóż w tej książce Emil Zola okazuje się naprawdę cudownym opisywaczem. Opisy potraw, co ja gadam, opisy towarów w halach z hal paryskich no są tak sensualne, że chciałoby się jeść. Na przykład takie sałaty. Laktuki, cykorie, endywie, tłuste jeszcze od gleby, rozchylały się, ukazując lśniące głąby. Pączki ze szpinakiem, pączki ze szczawiem, pęki karczochów, stosy fasoli i grochu, sterty rzymskich sałat i tak dalej, zawiązanych źdźbłem słomy, grały całą gamą zieleni, począwszy od jasnej glazury strączków do ciemnozielonych liści, gamą nieprzerwaną, która szła blednąc stopniowo aż do pstrokatych kiści porów i korzeni selerów. Na rogu hal centralnych kapusty tworzyły góry. Góry, olbrzymie, białe głowy, ścisłe i twarde jak kule jasnego metalu. Włoska kapusta, której ogromne liście przypominały misy brązu. Czerwona kapusta, którą jutrzenka zmieniła we wspaniałe fioletowe kwiecie i tak dalej, i tak dalej. Sterty Już jesteście głodni? Bo ja tak. Marzy mi się sałatka z tych wszystkich warzyw, które on tutaj opisuje. A co ja mam? Na przeciwległym chodniku wyładowywano z innych ciężarowych wozów całe cielęta, owinięte w płachty, leżące jak długie niby dzieci w koszach do bielizny, z których wystawały jedynie 4 rozstawione krwawe kikuty. Były tam również całe barany, ćwiartki wołu i tak dalej.
Na targowisku podrobów przyszedł nóg cielęcych flaków i... Chcecie dalej? O flakach już wam czytam. Tonąc oślep... Tu jeszcze było coś o tych... Ja wam... o wątróbkach. O wątróbkach. O, ryby. Słoneczna smuga, rozpuszczone w cielistych tonach małżów, opalowy kolor merlanów, perlistość makreli, po złotę cieniorybów, srebrzystą szatę śledzi, duże sztuki łososi, na grzbietach rai i psów morskich duże ciemne klejnoty fiołkowe, zielonkawe były oprawne w zczerniały metal, a wąskie jak sztaby węgorzyce ogony i płetwy stynek miały subtelność misternej biżuterii. Czyli co? Hale targowe w Paryżu. Sensualne zapachy, barwy, co tam jeszcze, smaki, dotyk, wszystko poczujecie, czytając książkę Emila Zoli Brzuch. Dobrze, Brzuch Paryża. Jak mówię, akcja nie jest zbyt ciekawa, bo ten Florentyn uciekł skąd? Z galer. Przybył do Paryża, dokładnie do Hal, żeby się schować u swojego brata, który był wędliniarzem i masażem. Są tutaj opisy, jak ten brat robi różne kaszanki, wyroby, jak mięsi dłońmi w tym z mięśnie, w słoninie. No, dla wegetarian to nie za bardzo ciekawe opisy, ale jak mówię, owoce, warzywa, no po prostu książka nad książkami przedstawiająca hale paryskie w XIX wieku. Jeszcze jak raz mówię, Paryż to gargantua, a hale to było źródło napełniania tego brzucha miasta. Jak dzisiaj z halami, to mi napiszcie. W Paryżu urodził się też człowiek, który miał niepowtarzalny nos, Jean-Baptiste Granouille, przedstawiony przez Patryka Saskinda w książce Pachnidło. Znacie film, nie będę opowiadała. To jest zresztą podtytuł, Historia mordercy. Pachnidło, historia pewnego mordercy. Tak, Granouille urodził się na straganie rybnym, na którym jego matka sprzedawała i nawet minuta nie minęła, kiedy chłopak już się urodził, a ona ryby patroszyła i sprzedawała dalej. I on miał bardzo czuły nos, Granouille, ale sam nie wydzielał żadnego zapachu. Chciał stworzyć perfumy doskonałe, pachnidło doskonałe. Mogła mieć jakieś 14-13 lat. Granouille przystanął, odgadł natychmiast, skąd brał się ów zapach, który zwęszył z odległości pół mili, aż z drugiego brzegu. Jego źródłem było niebrudne podwórko i nie mirabelki. Zapach bił od dziewczyny. Niestety, to, że znalazła się na celowniku nosa Granouille'a, tragicznie się dla niej skończyło. Ale jeden, historia mordercy, który miał doskonały nos i chciał stworzyć perfumy doskonałe. A przecież wiemy, że Francja to jest też kraj doskonałych perfum, że nie wspomnę o Chanel numer 5, kultowych, ale również innych zapachach, które ten kraj produkuje, wytwarza i eksportuje na cały świat, a one są kultowe. A propos, pytanie o wasze ulubione perfumy? No dobrze, przenosimy się do Polski, bo co, świat światem, a my mamy schabowego, mizerię i uwielbiam te potrawy. Ktoś może mieć inne zdanie, barszcz i tak dalej, ale tu książka Agnieszki Maciąg, którą to Agnieszkę Maciąg lubi moja teściowa, ma wszystkie jej książki, a tu jest jedna, Smak wiecznej młodości, jak zachować młodość i witalność w każdym wieku. To jest dla kobiet w wieku menopauzalnym. Agnieszka Maciąg to jest celebrytka. Pierwsza część tej książki to jest wykład o różnych prozdrowotnych wartościach poszczególnych składników tam fasolowatych, grzybowatych i
ale mnie zainteresował ostatni przepis, to są kulki wiecznej młodości z moringą. Podbiły serca czytelniczek mojego bloga, pisze autorka. Przygotowałam więc alternatywną wersję z cudowną moringą. Muszę sprawdzić, co to moringa. Zawierają mnóstwo cennych składników odżywczych, mikroelementów i antyoksydantów. Przez to wydają się stworzone dla dojrzałych kobiet. Przepraszam, ale chyba zaraz kichnę. Oj, to na myśl o moringze. Pamiętaj tylko, aby podzielić się z przyjaciółkami i rodziną. Sama jedz nie więcej niż jedną kulkę dziennie. Podaję przepis. Suszone śliwki, pestki słonecznika, pasta tahini, jasny miód, kakao lub karobu, nasiona siemienia lnianego, nasiona chia, sproszkowana moringa, mielony cynamon cejloński, olej kokosowy, skórka otarta z ekologicznej pomarańczy, a do obtaczania kulek surowe kakao lub sezam. Tak wyglądają. O, a więc kulki wiecznej młodości. Zróbcie sobie kulki wiecznej młodości i przekonajmy się, czy będziemy wiecznie młode. Ale jak to tam było? Jesteś tym, czym je, co jesz? Ktoś powiedział, już nie pamiętam kto. A więc co ja będę miała dzisiaj na obiad? Dzisiaj na obiad będę miała chłodnik z ogórków, a na drugie danie będę miała ten, spaghetti po bolońsku. Więc tak niezbyt po polsku, ale bardzo lubię makarony i kaszę, bardziej niż ziemniaki. I bardzo często pojawiają się one na moich stołach. A jak tam u Was? Co najbardziej egzotycznego jedliście? Może puszkę śmierdzącego śledzia w Norwegii, bo to podobno jest ich narodowa potrawa. Albo coś innego. Napiszcie proszę. I jakie to smaki, kolory, zapachy preferujecie? A wszystkie książki, które dzisiaj pokazałam, polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.